taki mały konspekcik, który może nam pomóc śledzić, w którym miejscu jesteśmy w danej chwili. Najpierw powiemy sobie o tym, jak to o chrzcie w Piśmie Świętym jest. Najpierw, kiedy otwieramy Pismo Święte, to widzimy, to jesteśmy w Starym Testamencie i wiemy, że Duch Święty jest autorem całej historii zbawienia i autorem Pisma Świętego i on w jakiś tajemniczy sposób w całym Starym Testamencie dawał różne zapowiedzi tego sakramentu. Oczywiście ludzie wtedy nie zdawali sobie sprawy, że to jest zapowiedź tego sakramentu, który dopiero będzie, ale my z perspektywy czasu bardzo wyraźnie to odczytujemy. I na przykład w opisie stworzenia jest mowa, że na początku jest duch, który unosi się nad wodami właśnie. Potem z Edenu wypływa rzeka. Co więcej, ona nawadnia ogród i rozchodzi się w czterech stronach świata, żeby nawodnić całą ziemię. Potem mamy o wodzie, która umyła świat z grzechu, czyli potop. Potem mamy o wodzie, przez którą musieli przejść Izraelici, żeby wyjść z niewoli, czyli przejście przez Morze Czerwone. To też widzimy w tym zapowiedź chrztu, bo chrzest jest właśnie przejściem przez wodę, żeby wyjść z niewoli grzechu. Potem mamy na pustyni wodę, która wypłynęła ze skały, żeby zaspokoić pragnienia Izraelitów. Potem mamy wodę, którą musieli przejść Izraelici, żeby wejść do ziemi obiecanej, czyli przejście przez Jordan. To też piękna zapowiedź chrztu, czyli wody, przez którą przechodzimy, żeby wejść do ziemi obiecanej, czyli do nieba. I tak można by jeszcze wiele takich różnych sygnałów wychwycić w Starym Testamencie. Kiedy otwieramy Nowy Testament, zaglądamy do Ewangelii, to widzimy kilka zapowiedzi chrztu najpierw. Pierwszą zapowiedzią jest chrzest Pana Jezusa. Otóż chrzest Pana Jezusa to nie był jeszcze sakrament chrztu, ten, który my przyjmujemy, ale zapowiedź tego chrztu, który my przyjmujemy. Potem Pan Jezus mówi Nikodemowi, że jak się ktoś nie narodzi powtórnie z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Właśnie narodzenie z wody i z ducha. Potem jest taki ciekawy fragment u świętego Jana w rozdziale 3-4, kiedy jest mowa o tym, że Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Ciekawe, czy ktoś słyszał o tym, że Jezus udzielał chrztu. Po czym święty Jan trochę później nam doprecyzuje. Chociaż kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie. Czyli widzimy, że Pan Jezus zlecił uczniom chrzczenie jako pewien znak nawrócenia już na samym początku. Potem jest mowa o tym, że Pan Jezus zapowiada Samarytance wodę, którą jeżeli ktoś będzie pił, to nie będzie pragnął na wieki. I wreszcie mamy jeszcze bardzo jeden piękny obraz, mianowicie włócznia żołnierza, która przebija serce Jezusa i wypływa krew i woda. I widzimy w tym geście bardzo piękny taki obraz, że źródło sakramentu chrztu tak naprawdę jest w miłującym sercu Jezusa. To wszystko są zapowiedzi, które mamy w Ewangeliach. A kiedy Pan Jezus ustanawia chrzest? Mianowicie Pan Jezus ustanawia chrzest, kiedy nakazuje uczniom iść i głosić. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Właśnie nakaz misyjny wiązał się nie tylko z głoszeniem Ewangelii, ale z chrzczeniem. Widzimy, że w Dziejach Apostolskich pierwsi uczniowie właśnie to robią, to znaczy głoszą i udzielają chrztu, rozumianego już w taki sposób, jak my go rozumiemy. Jest w Dziejach Apostolskich wiele fragmentów, które pokazują nam takie sytuacje.
Kiedy czytamy na przykład świętego Pawła, to on omawia całą taką teologię chrztu, czyli czym jest chrzest, do czego służy, jakie ma duchowe znaczenie. Właśnie, to jest pierwszy punkt tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć, czyli chrzest w Piśmie Świętym. Teraz spróbujemy powiedzieć sobie, jaki jest sposób udzielania, czyli materia i forma. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu był na chrzcie, czyli kiedy byliśmy sami chrzczeni, ale oczywiście pewnie byliśmy też w innych sytuacjach, kiedy kogoś chrzczono i widzimy, w jaki sposób to się dokonuje, prawda? Polewa ksiądz wodą i wypowiada pewne słowa. I od samego Kościoła pierwotnego, czyli od czasów apostolskich, zawsze są te same dwa elementy, czyli kontakt fizyczny z wodą, albo przez zanurzenie w wodzie, albo przez polanie, i wypowiedzenie słów. I do tych dwóch elementów odnosimy słowa, o których mówiłem na poprzednim spotkaniu, które w średniowieczu bardzo ładnie nazywają pewne rzeczy w sakramentach, czyli materia i forma. Materią jest woda, a dokładniej właśnie ten kontakt fizyczny z wodą przez zanurzenie czy polanie, a formą są pewne słowa. Tak, jeśli chodzi o tę materię, musi to być czysta woda. To znaczy nie można na przykład ochrzcić kogoś mlekiem, mówiąc, że w mleku jest woda, prawda? Musi być czysta woda. W takim dokumencie Didache, to jest dokument, który powstał, niektórzy mówią, że w drugiej połowie pierwszego wieku, inni mówią, że na początku drugiego wieku, ale tak to jest taki w końcówce albo tuż po apostołach. Jest mowa, jak oni udzielali właśnie te pierwsze pokolenia chrześcijan chrztu i oni udzielali go w imię Trójcy Świętej przez całkowite albo częściowe zanurzenie w wodzie żywej. Albo przez polanie. Co to jest woda żywa? Czyli bieżąca. No gdzieś płynęła woda i w niej zanurzano. Albo polewano. Już wtedy też był zwyczaj czasami polewania. I jaka była historia tego sakramentu? Otóż w pierwszym tysiącleciu najbardziej popularną formą udzielania chrztu było zanurzenie. I dlatego od starożytności przy kościołach budowano tak zwane baptysteria, czyli baseny chrzcielne. I dlatego taki człowiek, który przyjmował chrzest, jeżeli był to dorosły, to o własnych siłach wchodził do tego basenu. Czasami nawet w tym basenie było dno ukształtowane w formie stopni i on stopień po stopniu schodził coraz głębiej i gdy był już na ostatnim stopniu, to głowa jego była przykryta wodą. I potem stopień po stopniu wychodził. I to było mniej więcej przez pierwsze tysiąclecie najbardziej popularne. W XII wieku jeszcze teksty mówią liturgiczne tylko o zanurzaniu, ale równocześnie już w tym czasie pojawia się coraz powszechniejsza praktyka, która już w starożytności była gdzieniegdzie obecna, czyli polewanie wodą. Na przykład święty Tomasz w XIII wieku mówi, że zanurzenie jest najbardziej wyrazistym symbolem pokazującym, co się dzieje, że człowiek jest jakby całym ciałem zanurzony w Chrystusie, pogrzebany w Chrystusie. Natomiast i święty Tomasz mówi, że jeszcze w tym XIII wieku bardzo zalecano udzielanie chrztu przez zanurzenie. Ale równocześnie Tomasz już wspomina, że były obecne dwie inne formy, z których jedna dzisiaj u nas nie istnieje, wygasła. Mianowicie polanie lub, to może kogoś zdziwi, pokropienie. Pokropienie wodą święconą. Przy czym już mówiono, że to pokropienie było tylko w sytuacji najkonieczniejszej, gdzie nie można było albo trudno było udzielić w inny sposób. I w XIV wieku w kościele na zachodzie właściwie wygasa już ten sposób udzielania chrztu przez zanurzenie, a pozostaje przez polanie, czy czasami przez pokropienie. Prawo kanoniczne sprzed 100 lat, czyli z 1917 roku, tak zwany kodeks prawa kanonicznego właśnie z 17 roku, dawał takie właśnie trzy możliwości.
przez polanie, przez zanurzenie lub przez pokropienie. Jeszcze 100 lat temu tak było. Ale obecne regulacje prawne mówią tylko o dwóch możliwościach, czyli przez zanurzenie albo przez polanie. My dzisiaj oczywiście najpowszechniej stosujemy przez polanie, chociaż gdzieniegdzie są też takie praktyki zanurzania. W jednej parafii w Chorzowie, zdaje się, nie wiem czy jeszcze, ale jakiś czas temu na stronie internetowej mieli taką ofertę, że jeśli rodzice chcą swoje małe dziecko ochrzcić przez zanurzenie, to jest taka możliwość. Jest opisane krok po kroku, jak to się dzieje technicznie, łącznie z tym, że był nawet pokazany instruktażowy filmik. I było, jest tam tak, nie wiem czy jeszcze jest, ale można sprawdzić, czy w internecie jest, taki szklany basen, taka miednica szklana, przeźroczysta, z wodą podgrzaną do odpowiedniej temperatury i ksiądz, który trzykrotnie zanurza to dziecko niezwykle wprawnym ruchem. Ja osobiście bym się bał, że to dziecko utopie, ale rzeczywiście taka możliwość jest. W kościołach wschodnich, w prawosławiu na przykład, tylko tak się udziela chrztu. Więc kiedy się to ogląda, robi to wrażenie i na pewno matka tego dziecka drży, czy mu się coś nie stanie. Pewnie z tych względów właśnie w historii upowszechnił się ten sposób polania, bo on nie jest aż tak trudny technicznie. Do ważności chrztu zawsze należało wypowiedzenie formuły trynitarnej, czyli ochrzczenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I muszą zawsze przy chrzcie paść te trzy imiona Trójcy Świętej, natomiast wszystkie inne słowa, które tam padają, nie mają aż takiej rangi. I dlatego na przykład w Kościele Łacińskim, czyli w Kościele Rzymskokatolickim jest jedna formuła, a na przykład w Kościołach Wschodnich jest nieco inna formuła, ale też ma właśnie wymienienie imion Ojca, Syna, Ducha Świętego. U nas my mówimy najpierw imię, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A w liturgiach wschodnich zwykle katechumen, czy to dziecko, jeżeli jest to technicznie możliwe, jest zwrócony w kierunku wschodu i kapłan chrzcząc mówi imię, Sługo Boży, jesteś chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli widzimy, że delikatna różnica jest, ale istota jest zawsze ta sama. Tak, to jest właśnie ten drugi nasz punkt, czyli sposób udzielania. Teraz spróbujemy sobie powiedzieć o szafarzu i przyjmującym, to znaczy, kto może chrztu udzielać i kto może chrzest przyjąć. W Dziejach Apostolskich chrztu udzielali zawsze najpierw apostołowie i mamy dowody na to w tekście Dziejów Apostolskich. Udzielało też tak zwanych siedmiu, na przykład Filip i inni, którzy byli wybrani przez apostołów do szczególnej posługi. Udzielali chrztu też inni uczniowie, tacy mniej znani, na przykład świętego Pawła ochrzcił niejaki Ananiasz, kiedy był pod murami Damaszku. Znaczy, kiedy nawrócił się pod murami Damaszku i potem w mieście już Ananiasz go tam znalazł. W kościele pierwotnym chrztu udzielał zawsze biskup lub potem z czasem prezbiter, czyli my byśmy powiedzieli naszym językiem ksiądz, podczas obrzędów inicjacji. To znaczy była jedna uroczystość, podczas której udzielano wszystkich trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii. I zazwyczaj przewodniczył temu obrzędowi biskup. Czasami, kiedy wspólnoty zaczęły się rozrastać, to już w starożytności, zamiast jak biskup nie był w stanie wszędzie dotrzeć, to udzielał właśnie ksiądz. Aczkolwiek już gdzieś z IV-IV wieku mamy takie zapiski, no na pewno z IV, które mówią o tym, że były wyjątki. Na przykład w sytuacji podróży morskiej albo w sytuacji braku dostępu do kapłana mógł udzielić chrztu ktoś, kto nie był kapłanem, ale musiał na przykład wieść pobożne życie. Dzisiaj nasze przepisy mówią tak, że zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon.
czyli biskup, ksiądz i diakon. Wszyscy ci, którzy mają przyjęte święcenia w jednym z tych trzech stopni, mogą udzielać jako szafarze zwyczajni. I tak jest w Kościele rzymskokatolickim. Kościoły wschodnie mają troszeczkę węższe ujęcie. Mówią, że zwyczajnym szafarzem jest kapłan, czyli albo ksiądz, albo biskup. Diakon nie. Tak u nich mają to ustawione. Natomiast w razie konieczności może być tak zwany nadzwyczajny szafarz sakramentu chrztu. I w Kościele łacińskim, czyli właśnie w Kościele rzymskokatolickim, takim nadzwyczajnym szafarzem może być każdy człowiek, nawet jeśli nie jest ochrzczony. Ważne jest, żeby miał intencję udzielenia tego, co robi Kościół, nawet jak w ogóle nie wie, o co w tym chodzi. Jeżeli dobrze zrobi, czyli poleje wodą i powie: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to nawet jak sam ten, który udziela chrztu, nie jest ochrzczony w ogóle i w ogóle nie wie, o co w tym chodzi, ale chce robić to, co Kościół robi, to sakrament jest ważny. Przykład, no kiedy ktoś na przykład umiera, tak, umiera jakiś człowiek i bardzo chce przyjąć chrzest i nie ma nikogo innego, to ta osoba, która jest przy nim, nawet jak jest niewierząca, nieochrzczona, może udzielić mu tego sakramentu. Dlaczego? Dlatego, że ten sakrament pokazuje nam darmowość łaski Bożej i że tak naprawdę tym, który zanurza w swojej męce śmierci i który daje nam życie, jest Chrystus, a nie człowiek. I on się potrafi posłużyć każdym. Kościoły wschodnie są zawsze bardziej takie radykalne w tym temacie, na przykład prawosławne, i one mówią, że nadzwyczajnym takim szafarzem tego sakramentu jest albo właśnie diakon, albo jakiś duchowny, który ma tak zwane niższe święcenia, albo ktoś, kto jest mnichem, albo siostrą zakonną, albo jakikolwiek inny chrześcijanin. W kościołach wschodnich nie uznaje się tej możliwości, żeby nieochrzczony udzielał chrztu. To jest szafarz, natomiast, czyli ten, kto udziela. A kto może być przyjmującym? Właściwie jest jeden podstawowy warunek, żeby można było przyjąć ważnie chrzest, to znaczy być człowiekiem nieochrzczonym jeszcze, prawda? Ponieważ chrzest może być przyjęty tylko jeden raz w życiu. W związku z tym, jeżeli ktoś już przyjął w życiu chrzest, to drugi raz go nie może przyjąć. Nawet gdyby powtórzył ten obrzęd, to on nic nie zmienia, jest pustym obrzędem. A więc przyjmującym chrzest może być każdy człowiek nieochrzczony, przy czym musi chcieć, prawda? Gdyby nie chciał i ktoś go siłą przymusił, no to sakrament, wiadomo, nie będzie ważny. W sytuacji dzieci wymagana jest zgoda przynajmniej jednego rodzica. To jest ważne, zwłaszcza w sytuacji na przykład rozwodów, kiedy nie ma kontaktu na przykład z jedną stroną, albo są jakieś napięcia, to ksiądz w parafii może przyjąć dziecko do chrztu, jeżeli przynajmniej jeden z rodziców wyraża taką wolę. W przypadku adopcji, jeżeli jest dziecko adoptowane, to jest wymagany taki akt prawny adopcji, żeby ci rodzice byli prawnie rzeczywiście rodzicami. Przy czym chrztu udzielamy wtedy, kiedy jest uzasadniona nadzieja, że to dziecko będzie wychowane po katolicku. Stąd na przykład, jeżeli rodzice są jacyś niepraktykujący, to zależy nam na tym, żeby ci chrzestni byli praktykujący, gorliwi i żeby podpisali oświadczenie, że oni o to zadbają. Nie? Oczywiście to jest już sytuacja wątpliwa, czy jest to w ogóle możliwe, żeby rodzic, który nie jest praktykujący za bardzo, był w stanie doprowadzić do sytuacji, gdzie dziecko będzie po katolicku wychowane, prawda? To już trzeba rozeznać w danej sytuacji. W niebezpieczeństwie śmierci, gdyby nawet nie było zgody rodziców, to chrzest jest godziwy, bo dziecko umiera, na przykład nie zdążono zapytać, jak najbardziej. Co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład jest wątpliwość, czy dany człowiek był kiedyś ochrzczony, czy nie? Bo na przykład zginęły dokumenty. Taka może być sytuacja gdzieś, nie wiem, spaliła się księga, gdzie jest wpisany chrzest.
to wtedy, jeżeli nie wiadomo, czy taki człowiek był ochrzczony, czy nie, to są dwie takie drogi. Pierwsze, próbujemy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś informacje, czy ta osoba była ochrzczona, bo chociaż nie ma księgi, bo na przykład, nie wiem, spłonęła, zaginęła w historii albo coś, czy na przykład żyją świadkowie tego chrztu, na przykład rodzice albo chrzestni, albo ktoś z rodziny, kto był, albo ksiądz, który był i pamięta, czyli czy jest ktoś, kto może złożyć przysięgę, że ten chrzest był. I jeżeli jest taka osoba, to wtedy można odtworzyć, że tak powiem, dokument na podstawie przysięgi. I wiadomo, że chrzest był. Natomiast jeżeli jest wątpliwość i nie wiadomo, czy ten chrzest był, czy nie, i nie da się tego udowodnić, to wtedy udziela się tak zwanego chrztu warunkowego. Czyli dokonujemy obrzędu chrztu, ale równocześnie stawiamy ten warunek, że oczywiście ten chrzest udzielamy go pod warunkiem, że jeszcze ten człowiek w życiu nie był ochrzczony. Jeśli był, no to wiemy, że ten chrzest i tak nie działa. To jest tak zwany chrzest warunkowy. Dobrze, czyli mielibyśmy trzeci punkt o szafarzu i przyjmującym. I teraz spróbujemy przejść do czwartego, mianowicie skutki chrztu. Jakie są skutki? Po co my w ogóle tego chrztu udzielamy? Nam zwykle chrzest kojarzy się z obmyciem, prawda? Oczyszczeniem z grzechu i tak dalej. I to jest prawda, ale pierwotne znaczenie chrztu oznacza nie tylko obmycie, tak jak nam to się wydaje, że polejemy czoło, no czyli umyliśmy, prawda? Ale zanurzenie, pogrzebanie, zakopanie pod wodą, czyli zanurzenie w śmierci Pana Jezusa. I stąd właśnie ten gest zanurzenia w wodzie bardziej wyraźnie to obrazuje. Zanurzamy się w wodzie po to, żeby pokazać, że zanurzamy się w Chrystusie, w Jego męce śmierci, żeby dostać nowe życie i żeby dostać ostatecznie życie wieczne. Mamy tutaj na naszych karteczkach wypunktowane takie sześć myśli podstawowych skutków chrztu. Pierwsze to jest to, co już wspominaliśmy, oczywiście oczyszczenie z grzechów, czyli ochrzczonemu odpuszczone są wszystkie grzechy, zarówno pierworodny grzech, czyli pewien stan, natomiast też osobiste grzechy, jeżeli zdążył już nagrzeszyć, mówiąc tak obrazowo. Ale też odpuszczenie wszystkich kar dotychczasowych. Druga rzecz to jest napełnienie Duchem Świętym. Człowiek staje się mieszkaniem Ducha Świętego i Duch Święty czyni go nowym stworzeniem, przeobraża go wewnętrznie i będzie go chciał prowadzić całe życie. Dalej, łaska uświęcająca i inne Boże dary. Czyli łaska uświęcająca to znaczy życie Boże w nas. Czyli, że od momentu chrztu nie tylko Duch Święty w nas zamieszkuje, ale mówiąc tak obrazowo, sprowadza do naszej duszy całe Ojca, Syna i Ducha Świętego z całym swoim życiem. Że człowiek jest pełen Boga i tam dzieje się coś bardzo głębokiego i bardzo pięknego. Do tego z tą łaską uświęcającą przychodzi wielkie działanie Pana Boga, czyli różne cnoty, dary Ducha Świętego i tak dalej. One będą się rozwijały, my dostajemy pewne dary w zalążku, będą wymagały współpracy, jeżeli człowiek nie będzie chciał współpracować, one się nie będą rozwijać. Natomiast one są włożone, że tak powiem, duchowo do duszy człowieka. Następne to jest włączenie w Kościół. Sakrament chrztu jest nazywany bramą sakramentów. Był taki okres w historii Kościoła, gdzie jak wznoszono świątynię, to te tak zwane źródła chrzcielne, czyli baptysteria, a potem chrzcielnice, budowano przy drzwiach Kościoła. Po to, żeby pokazać, że jak się wchodzi do Kościoła, to najpierw jest chrzest. Nie tylko do budynku oczywiście, ale w ogóle do wspólnoty Kościoła wchodzimy przez bramę, którą jest chrzest. My to też wyrażamy w ten sposób, że kiedy wchodzimy do kościoła, to przy drzwiach są kropielnice. Teraz oczywiście ze względu na epidemię są wysuszone, ale te kropielnice nam przypominają, że my weszliśmy do wspólnoty kościoła właśnie przez źródło chrztu. Dalej, z
Skutkiem chrztu jest też zobowiązanie do wyznawania wiary i do jej rozwijania, doświadczenia wobec świata, że jesteśmy wierzącymi. I ostatnia rzecz, że chrzest upodabnia nas do Chrystusa. Chrzest wyciska na nas pieczęć niezatartą i można powiedzieć, że w niebie będzie można poznać przez całą wieczność, że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi i że w jakiś sposób należymy do Chrystusa. Tak. Chrztu też nie można wymazać. Nigdy nie będzie można go wydrapać z duszy. Dlatego na przykład, jeżeli ktoś chce z jakichś powodów odejść ze wspólnoty Kościoła, to nie da się wykreślić chrztu. Można złożyć formalny akt apostazji, czyli opuszczenia, woli opuszczenia wspólnoty Kościoła. Natomiast te duchowe więzy i to, że Chrystus wycisnął swoje znamie, ono nigdy nie można go wymazać. Tak, to są pewne skutki chrztu. I teraz chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie parę zdań na temat relacji między chrztem i wiarą, ale w bardzo konkretny sposób. Mianowicie chrzest zawsze się wiąże z wiarą, to znaczy udzielamy chrztu komuś, kto uwierzył, a równocześnie chrzest jest początkiem dalszego rozwoju wiary. I tu można zadać sobie takie pytanie, które co jakiś czas w historii Kościoła się pojawiało. Jak jest możliwe chrzczenie niemowląt, prawda? Bo małe dziecko nie wyrazi wiary. Otóż jak to właśnie możemy rozwiązać? Najpierw zobaczymy, jak to było właśnie w Kościele i w Nowym Testamencie. Otóż w czasach apostolskich, czy apostołowie chrzcili małe dzieci, czy nie? Nie mamy na to odpowiedzi wprost w Piśmie Świętym, ale kiedy przeanalizujemy dobrze tekst, to się okaże, że najprawdopodobniej tak. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie, na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy jest mowa o tym, że ktoś się nawrócił, jest mowa także o tym, że przyjął chrzest z całym swoim domem. Czyli kiedy apostoł przychodził i chrzcił tego, co się nawrócił, głowę rodziny, takiego na przykład setnika Korneliusza, to od razu ochrzcił całą jego rodzinę. Nie ma mowy o tym, że ochrzcił wszystkich dorosłych. Ochrzcił wszystkich, którzy byli w tym domu. Poza tym widzimy, że Pan Jezus zawsze miał szczególną uwagę wobec dzieci. Tak, Jezus błogosławi dzieci, przytula je do serca, więc trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby miał im odmówić tej największej łaski, tylko dlatego, że są dziećmi. Poza tym chrzest wszedł też w miejsce innego znaku przymierza, który był w Starym Testamencie. Chrzest to jest znak Nowego Przymierza, a znakiem Starego Przymierza było obrzezanie. I to obrzezanie dokonywane było najczęściej u dzieci małych, u małych chłopców. A więc skoro Stare Przymierze miało znak, który był dostępny już dla malutkich dzieci, nieświadomych niczego, to tym bardziej Nowe Przymierze, które jest bardziej hojne i łaskawe, trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby miało być nagle tak ograniczone. I widzimy w historii, że mamy już świadectwa wprost od II wieku, że dzieciom udzielano chrztu. Orygenes, pisarz kościelny, który zmarł w połowie III wieku, zaświadcza, że za jego czasów udzielano chrztu dzieciom i panowało przekonanie, że była to już tradycja apostolska od czasów apostołów. Czyli w pierwszej połowie III wieku byli przekonani, że apostołowie też tak robili. W V wieku już pojawiły się takie oficjalne wypowiedzi Kościoła, które potwierdziły, że to jest zasadne i że chrzest dzieci jest ważny. Natomiast w czasie reformacji, dopiero w XVI wieku, grupy anabaptystów odrzuciły, bo mówili, że człowiek musi wyrazić wprost swoją wiarę i za tym idą niektóre nurty protestanckie, bardzo nieliczne, ale jednak na przykład baptyści. Natomiast Kościół co naucza, że sakrament chrztu to jest sakrament wiary, ale on domaga się wierzącej wspólnoty Kościoła i wiara u katechumena, czyli tego, kto przyjmuje chrzest, nie musi być od razu dojrzała i doskonała. Możemy powiedzieć, może być w zalążku i dopiero po chrzcie ma wzrastać.
I w sytuacji dziecka bardzo ważna jest pomoc rodziców i chrzestnych. A więc, kiedy dziecko przyjmuje chrzest, to w jego imieniu wiarę wyrażają rodzice. Jest to wiara, moglibyśmy powiedzieć, zastępcza, ale ci rodzice czy chrzestni tę swoją wiarą będą się dzielić z tym dzieckiem, jak ono będzie wzrastać. Tym bardziej, że chrzest jest konieczny do zbawienia. O tym za chwilę sobie jeszcze powiemy. Poza tym, kiedy myślimy o chrzcie małych dzieci, to na przykład papież Innocenty III do biskupa Arl w XIII wieku, tłumacząc mu tę sprawę, dlaczego chrzcimy dzieci, mówi, że dziecko mogło zaciągnąć grzech bez świadomości, to znaczy ten grzech pierworodny. I papież pyta, zatem grzech pierworodny, czy mówi, zatem grzech pierworodny nabyty bez przyzwolenia, bez przyzwolenia jest również odpuszczany na mocy sakramentu. Łaska jest hojniejsza niż grzech, więc nie może być tak, że grzech jest bez świadomości, bez przyzwolenia, a łaska nie. Łaska przychodzi też w sposób niezasłużony przez człowieka i darmowy, nawet jak człowiek o tym jeszcze nie wie. Dziecko jeszcze nic nie zrobiło, nawet nie umie poprosić, a Bóg za darmo przyszedł ze swoją łaską. I to jest bardzo piękne właśnie, że my nie musimy zasłużyć na łaskę, ją po prostu dostajemy. Tak, teraz też się wiąże z tym pewien problem wychowania chrześcijańskiego dzieci, a świadomego wyboru wiary. Czasami wśród chrześcijan, i to zazwyczaj niekoniecznie tych gorliwych, rodzi się taka genialna w swej prostocie myśl, przynajmniej tak im się wydaje, żeby dać swojemu dziecku czas na swobodny wybór wiary. I dlatego zaniedbują katechezę dziecka, nie śpieszą się z udzielaniem sakramentów, a w skrajniejszych sytuacjach mówią, nie będziemy go chrzcili, niech w pewnym czasie, jak będzie dorosłe, zadecyduje, czy w ogóle chce. No trudno o bardziej fatalny błąd. Dlaczego? Dlatego, że już nawet ludowa mądrość poucza, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci oraz, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. I człowiek jest tak zaprojektowany, że w jego rozwoju najważniejsze są pierwsze lata. Wtedy jest najbardziej chłonny i tak samo jest w kwestiach wiary. Dlatego w normalnym porządku rzeczy rodzice usiłują przekazać już za młodu to, co jest dla nich najcenniejsze. I stąd do szkoły dzieci wyruszają już w wieku kilku lat, zazwyczaj wtedy, kiedy wolałyby troszeczkę zostać w domu i się jeszcze bawić. I nie czeka się z edukacją, aż dziecko dorośnie, żeby mogło świadomie ją w pełni zainicjować. Dlaczego? Dlatego, że rodzice wiedzą, że szkoła jest cenna i dzieci muszą im ufać chcąc, nie chcąc. I podobnie rzecz ma się z wiarą. Jeśli dla rodziców wiara jest skarbem, to wówczas nie będą czekać ani chwili, żeby dziecku od razu zacząć tę wiarę przekazywać. I właśnie dlatego Dzieje Apostolskie wspominają o tych matkach i ojcach rodzin, którzy usłyszawszy o Chrystusie, przyjmowali chrzest wraz z całym swoim domem. W jaki bowiem sposób dziecko będzie mogło podjąć w przyszłości świadomą decyzję, że chce kroczyć chrześcijańską drogą, jeśli rodzice mu nie pokażą tej drogi? Prawda? Jeśli nie będzie chciało, to z niej zrezygnuje, ale przynajmniej rodzice nie odpowiedzą przed Bogiem za zaniedbanie. Każdy rodzic pewnego dnia umrze i każdy swoim dzieciom chce coś cennego pozostawić po sobie. Jeśli nie zostawi im majątku, to pół biedy. Gorzej, gdyby nie przekazał drogi wiary, którą się idzie do nieba. Może warto powiedzieć jeszcze dwa słowa o losie dzieci zmarłych bez chrztu. Otóż chrześcijanie czasami właściwie w historii zastanawiali się, jak to jest. Jeżeli umrze dziecko i nie zdążyło przyjąć chrztu. Czasami się to zdarza, czy w sytuacji śmierci już po urodzeniu, czy poronienia. I dlaczego jest problem? Dlatego, że z jednej strony jest mowa o tym, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli chrzest jest w jakiś sposób konieczny do zbawienia, a z drugiej strony to dziecko nie miało możliwości przyjęcia chrztu.
Więc jak to się łączy? Otóż w średniowieczu wymyślono takie pojęcie nimbus puerorum, czyli byśmy powiedzieli otchłań dzieciątek. I mówiono, że takie dziecko nie trafi do nieba, bo nie ma podstaw, bo nie przyjęło chrztu, nie może trafić do piekła, ponieważ nie zrobiło nic złego. W związku z tym wymyślono sobie taki jeszcze dodatkową przestrzeń duchową, w której te dzieci będą na wieki szczęśliwe. I to będzie takie szczęście naturalne, że będą o wiele bardziej szczęśliwe niż jakiekolwiek szczęście na ziemi, ale nie będzie to aż takie wielkie szczęście, jak szczęście zbawionych w niebie, którzy wpatrują się w oblicze Boże. Jednak czasami gdzieniegdzie taki pogląd jeszcze się pojawia, wywołując stres zwłaszcza rodziców, którzy stracili dziecko. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to był taki pogląd, który nie miał żadnych podstaw biblijnych i jest to bardziej efekt takiej spekulacji teologicznej i było to nauczanie niektórych teologów, bardzo popularne, natomiast nie jest to oficjalne nauczanie Kościoła. Co dzisiaj i co w ogóle Kościół mówi w historii i zwłaszcza dzisiaj po przebadaniu tych spraw? Kościół takie dziecko poleca miłosierdziu Bożemu, wyrażając nadzieję, która jest bliska pewności. Nie jest wiedzą, że dziecko będzie zbawione, ale jest nadzieją. Czym się różni wiedza od nadziei? Wiedza opiera się na tym, że my coś wiemy naszym rozumem, a nadzieja opiera się na obietnicach Bożych. Czyli wiedza to jest pewność, która opiera się na nas, a nadzieja jest pewnością, która opiera się na Bogu. Więc jeśli chodzi o los dzieci, właśnie mamy taką pewność opierającą się na Bogu, że te dzieci będą zbawione. I jest taki bardzo piękny dokument, jakby ktoś chciał szerzej, bo ja tu mówię tylko w dwóch zdaniach na ten temat, ale jakby ktoś chciał szerzej ten temat zgłębić, to w 2008 roku powstał taki dokument Międzynarodowej Papieskiej Komisji Teologicznej pod tytułem Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. I w internecie można ten tekst sobie znaleźć, bardzo piękny i ciekawy i rzeczywiście jeśli ktoś tą kwestią byłby zainteresowany, to znajdzie tam wiele oświecenia i też takiego uspokojenia. Już dzisiaj, tu przed chwilą powiedziałem parę razy o właśnie tak zwanej konieczności chrztu. Możemy zastanawiać się, jak to jest właśnie, nie tylko już z tymi dziećmi, ale przecież jest wielu ludzi na świecie, którzy nigdy nie byli ochrzczeni. Jaki jest ich los po śmierci? Otóż trzeba sobie zdać sprawę z dwóch rzeczy. Jedno, że Pan Jezus powiedział, że chrzest jest konieczny do zbawienia, a z drugiej strony, że pokazał nam, że Bóg chce zbawić wszystkich. Wszystkich. I teraz, kiedy mamy takie napięcie między tymi dwoma stronami, to spróbujmy zajrzeć właśnie, jak to rozumieć. Otóż, Pan Jezus powiedział na przykład u świętego Marka na końcu Ewangelii w 16 rozdziale, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Proszę zobaczyć, nie powiedział, a kto nie uwierzy lub nie przyjmie chrztu, tylko kto nie uwierzy, będzie potępiony. Co to znaczy? Otóż konieczność chrztu nie oznacza konieczności obrzędu chrztu w każdym przypadku każdego człowieka. Tak samo jak Pan Jezus mówi, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czyli jeżeli nie będziecie przystępować do Eucharystii, nie będziecie mieli życia w sobie, ale to oznacza, że Eucharystia jest konieczna dla zbawienia, ale to nie oznacza, że do zbawienia jest konieczne, żeby każdy człowiek przyjmował komunię świętą, bo przecież umarło wielu ludzi w historii, którzy nigdy w życiu nie byli u komunii, w ogóle nawet nie słyszeli o komunii, prawda? Bardziej chodzi o to, że nikt nie będzie zbawiony bez jakiegoś związku z chrztem i z Eucharystią, czyli tak naprawdę ze wspólnotą Kościoła i ze zbawieniem, które Bóg przynosi przez Kościół, a równocześnie Bóg nie oczekuje od człowieka rzeczy niemożliwych, czyli na przykład człowiek, który nigdy nie słyszał o Chrystusie, żeby przyjął chrzest. Jak? Prawda?
Czasami też jest tak, że ktoś ma niemożliwość nie tyle fizyczną, co moralną. Na przykład słyszał o Chrystusie, bo tam koledzy, koleżanki, znajomi coś mówili, ale nigdy nie miał okazji uwierzenia. Może nawet żył w społeczeństwie katolickim, ale jakby nigdy nie miał takiego bezpośredniego kontaktu. To jest jakaś tajemnica między nim a Bogiem, co tam się dzieje. I w katechizmie Kościoła katolickiego w numerze 1257 mamy takie bardzo piękne zdanie, które myślę wiele tłumaczy. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. To znaczy Bóg związał zbawienie z sakramentami i to jest normalna droga zbawienia. Ale on nie jest ograniczony tym. I jeśli ktoś nie miał takiej możliwości z jakichś względów, o których wie tylko Bóg i ten człowiek, a czasami może tylko Bóg, bo człowiek nawet nie rozumie, to Bóg sobie potrafi poradzić. Kiedyś miałem takie doświadczenie, które mnie bardzo namacalnie o tym przekonało. To jest, może nie będę całej tej historii opowiadał, ale była niezwykle wstrząsająca i Pan Bóg mnie bardzo przekonał, że On naprawdę potrafi sobie poradzić i że potrzebuje jakiegoś przyzwolenia człowieka na jego łaskę, ale nie zawsze jest to takie przyzwolenie, jakbyśmy my chcieli, żeby ktoś się ochrzcił, chodził do komunii, zawsze się wyspowiadał, najlepiej jeszcze przed śmiercią tuż. Oczywiście tak powinno być, ale kiedy nie ma takiej możliwości, mamy pewność, że Bóg potrafi sobie radzić. Jeżeli między Bogiem i człowiekiem jest zawsze jakaś relacja, to człowiek ma zawsze możliwość odpowiedzi Bogu na łaskę. Czy z niej korzysta, czy nie, to my tego po tej stronie nigdy nie będziemy wiedzieć. I dlatego Kościół nauczał zawsze o konieczności chrztu, ale nigdy nie nauczał o absolutnej konieczności chrztu. To znaczy Kościół nauczał i naucza zawsze o konieczności chrztu jako konieczności zwyczajnego środka. Ale mamy świadomość tego, że Pan Bóg ma inne drogi, które nie są sakramentem. Dwie takie najbardziej znane to jest chrzest krwi i chrzest pragnienia. Wiemy już w starożytności, że byli niektórzy męczennicy, którzy nie zdążyli przyjąć chrztu, a oddali życie za Chrystusa, na przykład na arenie rozszarpani przez dzikie zwierzęta. I my niektórych z nich czcimy jako świętych. Oni nigdy nie przyjęli chrztu wodą, ale mówimy, że przyjęli chrzest krwi. Jest też coś takiego jak właśnie chrzest pragnienia, że ktoś miał pragnienie chrztu, chciał bardzo tego, ale nie miał możliwości albo nie zdążył przyjąć. I czasami może być też takie pragnienie niewyrażone wprost. To znaczy, on, na przykład ktoś nie znał Chrystusa, nie znał Kościoła, szukał prawdy, pełnił wolę Bożą i przypuszczamy, że gdyby te osoby miały możliwość poznania tych wszystkich praw, to bardzo by tego chciały. I całkiem możliwe, że właśnie Pan Bóg tym osobom też udziela tej łaski związanej z chrztem pragnienia, przy czym to jest właśnie jakaś tajemnica między człowiekiem a Bogiem. My, będąc tu na ziemi, zachowujemy nadzieję zawsze. I na koniec dwa słowa o chrzcie u chrześcijan, nie katolików. Otóż kościoły wschodnie, czyli prawosławne, mają chrzest, który właściwie nie różni się od naszego chrztu, jedynie technicznymi sprawami, czyli zazwyczaj właśnie przez zanurzenie, a nie przez polanie. I to, co wspomniałem, jest nieco inna formuła, inne troszeczkę słowa. W kościele protestanckim generalnie jest też podobnie, czy w kościołach, wspólnotach kościelnych protestanckich, aczkolwiek jest różnorodność w tym względzie, że na przykład niektóre wspólnoty nie dopuszczają dzieci do chrztu. Inni zezwalają, ale na przykład nie tylko przez polanie, ale również przez tę praktykę, która kiedyś w kościele katolickim była, chociaż mało popularna, czyli pokropienie. I na przykład nie dopuszczają do chrztu dzieci baptyści, tak patrząc na grunt Polski, a przez polanie i nawet przez pokropienie udzielają chrztu i udziela na przykład Kościół Ewangelicko-Reformowany.
Pytanie jest, czy na przykład my patrzymy na chrzest u innych chrześcijan jako ważny. Więc w Polsce w 2000 roku, dokładnie 23 stycznia, była podpisana taka bardzo piękna i ważna deklaracja między 7 kościołami i wspólnotami kościelnymi chrześcijańskimi, gdzie nawzajem uznaliśmy swój chrzest. To znaczy oficjalnie na dokumencie jest napisane, że uznajemy ten chrzest, ponieważ właściwie kościoły protestanckie, kościoły wschodnie tym bardziej, wszystkie udzielają chrztu przez fizyczny kontakt z wodą i udzielają go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ta deklaracja była takim potwierdzeniem tego. Oczywiście czasami jedyną wspólnotą taką znaczącą w Polsce, która nie podpisała tego dokumentu, byli baptyści, chociaż generalnie z wieloma punktami się zgadzają, tylko z tym się nie zgadzali, że oni nie chrzczą dzieci, w związku z tym nie podpisali tego. Na świecie rozmaicie to jest, natomiast Sobór Watykański uznał ważność chrztu w kościołach wschodnich, czyli w całym prawosławiu i właśnie we wspólnotach kościelnych na zachodzie, czyli w kościołach protestanckich. My jako katolicy uznajemy ten chrzest właśnie z tego powodu, że i w kościołach prawosławnych, i we wspólnotach protestanckich jest udzielany na mocy wypowiedzenia imienia Trójcy Świętej i jest czysta woda. Natomiast niektóre kościoły wschodnie i niektóre wspólnoty protestanckie nie uznają chrztu udzielanego w innych wspólnotach z różnych powodów i na przykład udzielają tego chrztu jeszcze raz. Aczkolwiek znaczna część tych wspólnot oczywiście udziela z tego powodu, że podzielają ten sam pogląd, który w Kościele od czasów starożytnych był i który bardzo jasno wyłożył święty Augustyn na przełomie IV i V wieku, że jeżeli ktoś jest zanurzony w wodzie w imię Trójcy Świętej, czy polany, ewentualnie pokropiony, to jest to chrzest ważny. Dobrze, tyle byśmy mieli, doszliśmy do 6 punktu. Pobłogosławimy, niech tym błogosławieństwem czują się objęci tutaj szanowni obecni, jak i ci, którzy łączą się z nami poprzez transmisję. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Bardzo dziękuję. Dziękuję księdzu Janowi. Jeszcze informacja dla młodzieży, która jest z nami i właśnie przez tą katechezę o chrzcie chce nadrobić swój brak. Mówię o klasach 7 lub 8, które nie były na katechezie rok temu i też mają to do uzupełnienia. Należy w ciągu 15 minut przysłać na biuro parafialne swoje imię, nazwisko, klasę, a także odpowiedź, co jest potrzebne do ważności chrztu. Co jest potrzebne do ważności chrztu? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaśpiewajmy apel jeszcze. Maryjo, Królowo, Boże.